Dobra, jedziemy. Kolejny stolik, szóstka, panowie. Tak jeszcze. Dobra. Gdzie jest szef? Darek! Co za... Kurde, czekam już 10 minut na ten makaron. Nie, ile będę czekał? Jakie 10 minut? A ty co myślisz, że makaron to się robi w 5 minut? No a ile? To nie jest ring bokserski, wiesz? Tutaj trzeba troszkę więcej popracować, niż sobie poskakać, pomachać rączkami. Ruszasz się Podmacywać się. I 3 minuty minęły i znowu odpoczynek. To jest cały dzień się pracuje, stary, także 10 czy 15 minut możesz sobie poczekać. No proszę cię, jakbyś się tak ruszył w ringu, to byś zginął podczas pierwszej minuty. Powiedzieć coś? Ja bym się z tobą z chęcią założył, wiesz? Zakładzik? Dobra, o co? Że ja wejdę na ring, a ty na kuchnię. Dobra. Zakład jest taki, biorę ciebie do Tajlandii, bo nigdy nie byłeś, nie prawda? Byłem. I zobaczymy, kto sobie lepiej poradzi. Do Tajlandii byłeś? Nie. To zobaczysz. Dobra. To będziesz. Dobra. Kto sobie lepiej poradzi? Ty w ringu w Muay Thai, czy ja w tajskiej kuchni? Nie mam wątpliwości, że lepiej sobie poradzę, Przemku. No, widziałem cię w akcji, także lepiej sobie poradzę. I zdziwisz się. A o co się zakładamy? Satysfakcja mi wystarczy. Dobra. Męskie ambicje i adrenalina wzięły górę. Jednak czy Przemek i Darek potraktują poważnie świeżo upieczony zakład? Przekonamy się wkrótce. Sezon pierwszy, numer jeden. Darek, podejmując rękawice, porywa się na coś, czego w ogóle nie ogarnia ani umysłem, ani doświadczeniem. Jest to rywalizacja, dlatego bez wahania przyjąłem wyzwanie do walki z zawodnikiem tajskim. Tak. Jest to niebezpieczne. Ogólnie będzie gruba impreza, czyli pot, krew i łzy, no będzie bolało, na pewno będą stłuczenia. Ze wszystkich sportów, które trenowałem, zdecydowanie najbardziej niebezpieczny jest boks. Natomiast Muay Thai boli dużo bardziej. No co, Przemek zrobi wszystko, żeby mnie wykończyć w pierwszym tygodniu, na 1000%. No nie jestem takim trenerem, który będzie stał z batem i poganiał zawodnika. To znaczy nie. Nie patrzaj na mnie, tylko no, zawodnik musi mieć świadomość, co chce osiągnąć i świadomość tego, że musi dać z siebie wszystko. Na pewno przy Przemku nauczę się cierpliwości. Darek ma ADHD. Spokoju. Powoli. Czas! Boję się tylko trochę, że ten spokój to powoli może mnie zabić później na ringu. Zaiskrzyło pomiędzy nami od samego początku. Niestety nie widzę Przemka na zmywaku ani w kuchni. Przede wszystkim jest za duży. Pamiętajcie, że to jest kuchnia tajska, także tam wszystko idzie tasakiem. Nie ma takich malutkich nożyków, bo Przemek uwielbia czaić małymi nożykami, niedużymi, bo się boi, że się tak palce sobie pokaleczy. Na szczęście tym razem nic nie muszę kroić. Mam do tego swoich ludzi, nawet w Tajlandii. Rusza się tak... kurde, no jak to powiedzieć, nie chcę nikogo urazić, ale jak taki klocek. A tutaj aż na usta ciśnie mi się powiedzenie, które mama Darka powtarza mu przez całe życie. Nie strasz jeża gołą dupą. Jak coś nie jest po mojej myśli, to dostaje spazmy. Nawet jak on coś robi poważnie, to robi to w śmieszny sposób. Na przykład boksuje. U Przemka mnie cieszy poczucie humoru, no to jest takie śmieszne, nie wiem, może też jeszcze długo się strasznie zastanawia czasami po prostu. Żeby coś przemyśleć, to potrzebuje, no, tak od tygodnia do dwóch, a później zapomina, także to i tak wyjdzie w niepamięć. Jeśli ktoś już nadepnie mi na odcisk, to pamiętam to bardzo długo. Nie poradzi sobie, no po prostu sobie nie poradzi, no nie ma takiej opcji. No mówiąc szczerze, ten zakład może mieć bardzo poważne konsekwencje w moim życiu. Boję się, że
stracę przyjaciela. Czy słowa Przemka mogą okazać się prorocze? Po wymianie przyjacielskich uprzejmości panowie się rozstali. Do wyjazdu pozostało niewiele czasu, a plan stawał się coraz bardziej realny. Kolejny krok to pakowanie walizek i kierunek lotnisko. Pierwszy pojawił się Darek. Ciekawe, czy spękał. Miał być o 6. Jest godzina 7.15. Jak na razie tylko on, co zaczęło budzić w jego głowie pewne wątpliwości. Mam nadzieję, że to nie jakiś głupi żarcik. Przemek, oj Przemek, Przemek, bo będę musiał na tobie zrobić Mai Tai. No w końcu, elegancik idzie. Przemek, myślałem, że już spękałeś tyle czasu, czekam. 25 minut. Ja praktykowałem w ramach przygotowania się do programu, robiłem sobie śniadanie. A ja myślałem, że przyszedłem nogi. W ramach treningu. Z Darkiem poznaliśmy się 3 lata temu i właściwie od samego początku była pomiędzy nami jakaś taka chemia. Ja go naprawdę uwielbiam, jest lepszy wariat, niczego się nie boi. Ja Przemka traktuję jak starszego brata. Zawsze mówi inaczej niż ja bym chciał. Generalnie rzecz biorąc, wiem, że w jego towarzystwie będę dobrze się bawił i dużo śmiał. Dopiero wczoraj zdałem sobie sprawę z tego, jak się pakowałem, w co się wpakowałem. Siedzimy na lotnisku, zaraz wsiadamy do samolotu i lecimy do Tajlandii, gdzie Darek rozpocznie treningi, a ja naukę gotowania. I mówiąc szczerze, jestem pełen obaw, bo naprawdę Darek nie ma za dużo czasu i nie ma za dużo, właściwie to w ogóle nie ma pojęcia o Muay Thai. Nie jest to jakaś taka prosta sprawa. Jest to Muay Thai. Nigdy nie walczyłem na ringu, ale jak to się mówi, słowo się rzekło. Zakład został klepnięty. O mnie słowo jest droższe pieniędzy, więc wylatuję do Tajlandii. On oczywiście wierzy w siebie i wiem, że się nie podda, ale wiem też, że będzie go bardzo bolało. Mam nadzieję, że wygra, choć tak szczerze mówiąc, najważniejsze dla mnie jest, żeby dał z siebie wszystko i przede wszystkim, żeby nauczył się tyle, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy. No i myślę, że go nie zawiodę na ringu. Zobaczymy, co będzie. Też mam nadzieję, że Przemo mnie nie zawiedzie w kuchni. Także do zobaczenia już w Bangkoku. Darek, w Bangkoku jeszcze jesteś turystą, a nie zawodnikiem, więc pokażę ci, jak to miasto wygląda, bo jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Tu mi nic nie pokazuj, ty mnie zawiesz tylko tam, gdzie jest najlepsze jedzenie w Bangkoku. Kucharz. Musimy złapać tuk-tuka. Go, go, go! Where are you from, boss? Poland. Poland? Yeah. Welcome to Thailand. We'll be back in the 15 minutes. 15 minutes? Yeah, now okay. 10:30, yeah. 10:45, right? Poczekaj, czereśnie na sterydo. O, jaki piękny. To jest half kilo? Ale owoce. Mandarynki to masz w Polsce, nie, no. Nie takie. Chodź, znajdę ci zupkę. Podoba mi się, że są tak ładnie zapakowane, tobie? Wiesz coś na ostro, Darek? Ja ci coś wybiorę. Nie. Więcej zupy czy więcej mięsa? Więcej mięsa. Chyba kurczek. Ryba. Obstawiam rybę. Jeśli masz ochotę na rybę, nie, omadzie zyp. Proszę, smacznego, jeszcze ciepłe. No dobra. Bebechy mnie będą boleć. Czosnek i dużo chili. Tutaj talerzyk, póki ciepło. Mocne. Dobra, Przemek mi wybrał danie. Nie chcę bluźnić, ale jest cholernie ostre, ale da się przeżyć. Bardzo smaczne. Nie chcę, nawet nie chcę próbować. Chodź. Darek. Nie jesteś tu kocharzem, tylko fajterem. Po raz kolejny miejsca w szeregu zostały ustalone. To ostatnie chwile, aby rzucić okiem na pozostałe specjały lokalnej kuchni. Przemek postanowił przejść do realizacji najważniejszej, bo duchowej części programu. Nie zapominamy o tym, co nas tutaj czeka i co czeka Darka. I na pewno będzie mu potrzebne szczęście. Wake up. My friend, he needs luck.
jest coś, co sprawi ci przyjemność, a jednocześnie przyniesie szczęście. Wypuścisz ptaszka. Nie tego. Darek, tych ptaszków wyjątkowo nie będziesz gotował, tylko je wypuścisz. A to ci przyniesie szczęście. Proszę bardzo. Widziałem, jak to robią. Dobra. Trzeba medytować, czyli dotknąć tu. I pomyśleć o tym, co chcesz, nie? I już masz szczęście! To jest sznureczek poświęcony, który zapewni ci wygraną. A w każdym razie uchroni przed złamanym nosem. Chyba. Mocno zawiąż, żebym nie zgubił. No. Jesteś zwycięzcą. Jestem zwycięzcą, powtarzaj. Czas, żebyś się skoncentrował i zastanowił nad tym, co masz zrobić. I co? Pięknie? Myśl. Wygram. Przemek doskonale wie, że psychiczne przygotowanie do walki to połowa sukcesu. Energia i pewność siebie zstąpiły na Darka błyskawicznie. Nie zdaję przy sobie. Uważaj, czego sobie życzysz, bo się jeszcze spełni. Ale wiesz, Darek, że zęby nie odrastają, tak? W twoim wieku. Widziałem różne walki, widziałem, co się dzieje, widziałem, jakie są skutki, no to tam jest... No skoro widziałeś, to też się nie ma co przyjmować. Aż takiego wielkiego wrażenia na mnie nie zrobiło. Jeśli Darek myśli, że tak wygląda Tajlandia, to jest w błędzie. Zamiast tuk-tuka będzie biegał, zamiast oglądania potraw będzie ciężki trening, a na Samui jest jeszcze cieplej niż w Bangkoku i wilgotność jest dużo wyższa. Będzie ciężko. Pozdrawiam, na razie.